Mamy dzisiaj aulę hardware'ową, projekty na różnym poziomie swojego zaawansowania. Ja bym chciał tak trochę pomarudzić na temat technologii, na temat projektów hardware'owych, jak one się rozwijają, jakie są podstawy ich działania, dlaczego jedne są fajne, inne są badziewne. Ja się nazywam Paweł Surgiel, od 3 lat prowadzę firmę Visao. Jesteśmy takim studiem R&D, które w technologię zaopatruje firmy reklamowe, partie polityczne. Generalnie, jeżeli jest potrzebny zastrzyk technologii, to można z tym do nas przyjść. W swoim portfolio mamy stoły dotykowe, mamy wszelkiego rodzaju gablotki reagujące na dotyk, zaawansowane rozwiązania multimedialne i tak dalej, i tak dalej. Ale nie o tym dzisiaj będzie mowa. Urodziłem się w roku 1984. To jest o tyle fajne, że przez ten czas, znaczy na początku w moim dzieciństwie bardzo, bardzo żałowałem, że nie urodziłem się kilka lat wcześniej, że nie byłem świadkiem takiej rewolucji, którą wprowadziły komputery 8-bitowe, nie byłem świadkiem demosceny, ale na całe szczęście byłem świadkiem kilku innych rewolucji technologicznych. Jak w latach 90. komputery osobiste opanowały rynek, jak każdy praktycznie zaczął mieć swojego peceta, a potem tymi pecetami się zwanialiśmy na magiczne 020, 21, 22. Po to, by być świadkiem drugiej takiej rewolucji, to była rewolucja Web 2.0, to była wielka bańka, która sobie z czasem puchła, potem pękła, ale zmieniła razem z trzecią rewolucją, z rewolucją mobile, zmieniła sposób, w jaki się komunikujemy, w jaki działamy, w jaki funkcjonuje nasze cyfrowe życie. Niestety razem z tą zmianą funkcjonowania wprowadziliśmy ogrom hałasu, ogrom szumu, takiego cyfrowego szumu, który niestety to, co pozytywne, bardzo, bardzo zagłuszył. I chociaż wydaje nam się, że jesteśmy erą technologiczną, że dzięki technologii potrafimy bardzo dużo, to jesteśmy w tym trochę w błędzie. Cały czas jako pokolenia zaawansowane elektronicznie, być może te technologicznie, zwłaszcza my w okresie takim produkcyjnym, czujemy potrzebę, szukamy takiego kolejnego dużego czegoś, co chcielibyśmy zrobić. Czy czymś takim są drukarki 3D, które tutaj dzisiaj mamy? Nie wiem, w latach 80. były frezarki CNC, wtedy już były drukarki 3D. Czy czymś takim są kostki elektroniczne? No, ja pamiętam w latach 90. miałem taką elektroniczną zabawkę, naciskało się przycisk, losował się numerek od 1 do 6. Czy czymś takim są ekrany mgłowe? W latach 50. kinematografia wyświetlana na padającym śniegu była tego ekwiwalentem. Czy czymś takim są zegarki, o których ja bym chciał opowiedzieć, także szczerze wątpię. Sam zegarek jako taki też każdy z nas, kto miał komunię, marzył o jakimś takim feature watchu, który miał kalkulatorek, odgrywał melodyjki i tak dalej. To był ekwiwalent tego, co teraz zegarki niby potrafią. Natomiast zegarki i ludzie, którzy je tworzą, mają tupę nazywać się the next big thing. Czy naprawdę upchnięcie funkcjonalności komputera do formatu zegarka jest czymś wielkim? Jeśli popatrzymy na te zegarki, możemy zauważyć, że próbują one udawać kalkulatory, udawać masę różnych rzeczy, czym tak naprawdę być nie powinny. W całej tej funkcjonalności, znaczy w samym tym wyścigu zbrojeń, który prowadzą producenci zegarka, dochodzimy do takich bardzo kuriozalnych sytuacji, kiedy na przykład powstające w Chinach zegareczki mają w sobie wszystko, co tylko się da, a jeśli nie da się, to także to obiecajmy klientowi. Od modemów GSM po tunery telewizyjne. Wszystko to jest próbowane, by upchnąć w formacie zegarka. No i tutaj osoby badające coś takiego jak teorię konwergencji, która opiera się między innymi na takim założeniu, że cokolwiek powstaje w jakimkolwiek miejscu na świecie, tak naprawdę dąży do jednego kierunku, nabiera
rozpędu, żeby osiągnąć ten sam cel. No jeżeli popatrzymy na Azjatów, to niestety oni są tutaj tak bardzo trochę z boku. Ale to nie jest pierwszy raz. Historia znowu daje o sobie znać. Na początku roku 2000 mieliśmy pierwsze tablety. To było długo przed erą iPada. Natomiast te tablety także próbowały udawać coś, czym nie były. Próbowały udawać Windowsa 95, 98. Nie tylko tablety, także telefony. Szczytem zaawansowania wtedy był telefon z interfejsem Windowsa XP. No to trochę także nie tędy droga. Obecni producenci czy projektanci smartwatchy chyba nie odrobili do końca pracy domowej, bo jeżeli popatrzymy na te projekty, to w formacie zegarka znajdujemy upchnięte aplikacje typu arkusze kalkulacyjne, edytory tekstu, przeglądarki. Czy o to w tym chodzi? Natomiast sięgnijmy 100 lat wstecz. Znowu historia. 100 lat temu dwóch dżentelmenów, jeden bankier oraz jeden magnat technologiczny, założyli się o to, który z nich zaprojektuje i doprowadzi do powstania zegarka o większej ilości funkcji. Wyścig ten wygrał Henry Graves Jr. z zegarkiem, który nazywał się superkomplikatorem Gravesa. Opracował go szwajcarski inżynier. Nad projektem pracował 3 lata, ten projekt potem przez kolejne 5 lat produkował i tak powstał obecnie najdroższy i najbardziej bezużyteczny zegarek świata. Dokładnie tą drogą idą obecnie producenci tak zwanych smartwatchy. Producenci, którzy mając do swojej dyspozycji całe dziedzictwo, to co wypracowali ludzie pracujący nad zegarkami przez setki lat, po prostu spuścili w niepamięci. O tym, jak bardzo wyrafinowaną formą jest zegarek, przekonałem się dopiero w momencie, kiedy siadłem do kartki papieru, potem siadłem do programów związanych z projektowaniem 3D i spróbowałem taki zegarek narysować. Ilość detali, które są w nich zawarte, linii prowadzących, konturów, kształtów, kątów zejścia, przefazowań, przegięć, jest po prostu niesamowita. Wszystko to sprawia, że zegarek jako forma jest jedną z najbardziej wyrafinowanych rzeczy, którą udało się w naszym rozwoju cywilizacyjnym uzyskać. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co zostało wypracowane, czyli materiały, ergonomia, sposoby użycia i porównamy do tego, co obecnie funkcjonuje w świecie smartwatchowym, czyli wszechobecny plastik, chociaż obecnie targi CESPO pokazały, że ten trend ulega pewnym zmianom, to nie zapominajmy o tego, po co zegarki są. Zegarki służą pomiarowi czasu. I tutaj nawet tacy giganci jak Sony nie odrabiają pracy domowej. Sony smartwatch pierwszej generacji wyjęty z pudełka nie jest w stanie pokazać godziny. Co więcej, 10 minut zabawy z tym zegarkiem i nadal nie uzyskujemy godziny. Ten zegarek, żeby poinformować nas o tym, która jest godzina, jaką dzisiaj mamy datę, musi połączyć się z naszym telefonem, musi uzyskać połączenie do internetu, tę godzinę sobie pobrać, natomiast już w momencie, kiedy połączenie Bluetooth zostanie zerwane, znowu tracimy możliwość sprawdzenia, która jest godzina. Czy to jest naprawdę zegarek? I chociaż nam się wydaje, że obecnie hype na smartwatche osiągnął swoje apogeum albo ku niemu zbliża, projekty tego typu istniały od bardzo dawna. Na przykład w 2004 roku Microsoft odpalił fantastyczny projekt zegarka, który informacje wyświetlane pobierał z powietrza za pomocą standardu RDS w iluś miastach w Stanach Zjednoczonych był w stanie informować o pogodzie, o jakichś wiadomościach lokalnych i tego typu danych. Natomiast zegarek, jakby na niego nie spojrzeć, jest kawałkiem technologii, kawałkiem czegoś, co nazywa się wearable technology. Ale czy jest to rzecz nowa? Nie. Od bardzo dawna człowiek to, co wypracował, chciał na siebie zakładać.
Czy były to zbroje, czy były to miecze, tarcze. Tego typu rzeczy nabierały pewnego znaczenia. Tego typu rzeczy określały jego właściciela. Oczywiście miało to znaczenie dosłowne. Mam miecz po to, żeby coś z nim zrobić. Mam miecz po to, żeby cię zaciachać, żeby cię porąbać. Wynikało to z potrzeby użycia. Ale także znaczenie było w pewnym stopniu umowne. Mam miecz, znaczy, że jestem człowiekiem, którego na niego stać. Znaczy, że powinieneś na mnie uważać. Mam miecz mała, bo jestem bardziej atrakcyjny od tego chłopka, który tam stoi, to ja jestem dla ciebie gościem. To jest znaczenie umowne. I cały ten pakiet wartości, cały ten pakiet wytycznych warto przenieść do świata zegarków, do tej najbardziej wyrafinowanej, finezyjnej formy, jaką świat technologii w tym momencie posiada. I my z czymś takim się mierzymy. Postanowiliśmy, że... O, troszkę kontrast nam dokucza. Postanowiliśmy, że skoro rozpoznaliśmy rynek, to okej, zróbmy to. Zrobiliśmy stół dotykowy, opracowaliśmy kawał technologii przy tamtej okazji, zrobimy zegarek. Zrobimy zegarek, pokażemy go na Kickstarterze, pokażemy go światu, będziemy, no już nie młodzi, ale na pewno bogaci. Figa z makiem. Minęło 9 miesięcy, od kiedy projekt u nas trafił do realizacji. W tym momencie nadal nie mamy wiele. Ale dlaczego? O tym za chwilę. Natomiast jak proces takiego projektowania przebiega? Na pewno trzeba rozpoznać rynek. Na pewno w tym rynku trzeba bezlitośnie znaleźć słabe punkty, które z pełną premedytacją chce się wykorzystać na swoją stronę. Na pewno trzeba znaleźć rynek duży. My się o tym przekonaliśmy, projektując stoły dotykowe, że chociaż dojdziemy na jakimś etapie do rozwiązania najbardziej zaawansowanego technologicznie na świecie, to jeżeli ten rynek jest do dupy, to nic na nim nie zwojujemy. Dlatego teraz zegarki. Jaki powinien być zegarek? Zegarek jako forma jest czymś tam najbardziej osobistym. Jest jedyną biżuterią, którą facet nie powinien się wstydzić nosić, którą chce nosić. Jest czymś, czym się nie dzielimy. To jest coś totalnie naszego. I wykorzystajmy to. Wykorzystajmy to do takich zastosowań, do których inne rzeczy się nie nadają. Telefon możemy pożyczyć. Tablet często bywa rzeczą współdzieloną. Często tablet oddajemy deweloperowi firmie, oddajemy żonie, żeby sobie pograła. Natomiast zegarek jest nasz. Więc stosujmy tam, gdzie są rzeczy nasze, gdzie jest komunikacja, gdzie są pieniądze, gdzie są takie rzeczy, które sobie w życiu cenimy. Jak w przypadku projektowania, oprogramowania, wyznaczmy pewne przypadki użycia. Wyznaczmy pola eksploatacji. Gdzie jest komunikacja? Wiadomo, zegarek może przyjmować informacje o połączeniach, może przyjmować informacje o SMS-ach, o mailach i tak dalej. Tam, gdzie mamy czas, pokażmy godzinę. Pokażmy godzinę w możliwie szerokich wariantach. Umożliwmy mierzenie czasem, umożliwmy mierzenie pewnych rzeczy, które wykonujemy, późniejszą analizę tego. Gdzie mamy społeczności, wiadomo. Niech zegarek będzie naszym mostkiem, po to, żeby oddzielić nas od szumu informacyjnego, który nas otacza. Po to, żeby te informacje do nas docierały, ale w taki sposób, żeby nie zagłuszały innym. Dlatego, że docierają bezpośrednio do osoby, która tych informacji potrzebuje. Gdzie mamy biznes? Zegarek jest blisko, informacja jest potrzebna. Takiej informacji potrzebuje na przykład makler giełdowy, coś się dzieje niedobrego, ułamek sekundy, on o tym wie. Zegarek krzyczy do niego, alarmuje. Telefon nieraz ma taką bezwładność, że nie zdąży o tym popowiedzieć. Jest w kieszeni, nie zawsze możemy go wyciągnąć, jesteśmy na spotkaniu, nie możemy na niego spojrzeć. Zegarek może się integrować i to jest klucz tego, do czego my dążymy. Zegarek powinien pomagać w transporcie. Moim takim osobistym marzeniem jest świat, w którym za pomocą zegarka będzie osoba niewidoma w stanie poruszać się po mieście w sposób totalnie swobodny, bez przewodnika, będzie w stanie wsiąść do autobusu i będzie wiedziała, jaki to jest numer autobusu, będzie w stanie podejść do kawiarenki i wiedzieć, że obok jest kawiarenka. To jest takie moje wewnętrzne marzenie, ale jesteśmy, co pokazały nawet aule niedawno,
na progu wielkich zmian, na progu, kiedy wchodzą beacony, kiedy Apple otwiera nowy świat komunikacji między urządzeniami i wydaje mi się, że to jest ten czas. Bo telefon, znaczy zegarek powinien się komunikować. Oczywiście to co robią wszyscy, komunikacja z platformami. Koniecznie ze wszystkimi platformami, bo jak doskonale wiecie, zegarek dla właściciela jest takim przedłużeniem telefonu między innymi. Ale jest znacznie większy potencjał. Potencjał drzemiący w Smart City, o którym powiedziałem. Zegarek jako rzecz będąca na ręce pozwala na sterowanie kinetyczne. Zegarek jest takim cyfrowym kluczem. Jeżeli sięgamy po klamkę, niech ta klamka po zegarku nas autoryzuje. To jest ta rzecz osobista. Interfejs. Coś, na czym polegają wszyscy, bo myślą, że jeżeli zrobimy na zegarku interfejs bazujący na ikonkach, ktoś te ikonki będzie w stanie klikać. Nie tędy droga. No, nieraz są osoby, które mają palec większy niż ekran zegarka. Tą drogą się nie pójdzie. Zegarek powinien pozwalać na sterowanie intuicyjne. Nie wiemy, co na nim jest. Powinniśmy być w stanie i tak go obsługiwać. Zegarek powinien dawać nam pewien rodzaj feedbacku. Do tej pory wszyscy zignorowali. Maja, ile mam czasu? Dobra. To już kończę. Zegarek z racji tego, że jest przy ciele, jest w stanie się komunikować. Może się komunikować wibracjami. Tym wibracją możemy modulować siłę, częstotliwość. Do tej pory udało nam się osiągnąć komunikację pozwalającą na przeczytanie SMS-a, nie patrząc w ekran, wyłącznie za pomocą wibracji. Natomiast smartwatche ze swojej natury są smart, natomiast obecnie są głupie. Nic nie wiedzą o użytkowniku, nie uczą się go, to także planujemy zmienić. Zegarek powinien być inteligentny i naprawdę się uczyć, a najbardziej wyrafinowaną formą inteligencji jest złośliwość. Więc nasz zegarek będzie nie tylko użytkownika się uczył, będzie go także angażował, będzie go wciągał w swoją wewnętrzną grę. Natomiast porzucony, zostawiony będzie smutny. Jeżeli czas ten potrwa za długo, on umrze. I tak naprawdę mamy zamiar zrobić sprzęt, który będzie umierał. Jeżeli będzie pozwalał na wibracje, kto z was korzysta na Facebooku z funkcji POUK? Więc tym sposobem osoba siedząca tutaj jest w stanie mnie zaczepić, zegarek w zegarek, posmerać wirtualnie, nikt tego poza nami nie wie. Kolejna forma bardzo intymnej komunikacji. Jak robić biznes na zegarku? Oczywiście można znaleźć dystrybutorów, można wstawić go do sklepów, każda budka z telefonami może go sprzedawać. Ale zegarek to tworzenie ekosystemów, to integracja zewnętrznych usług. Pozwólmy innym integrować swoje usługi w sposób łatwy. Robić kreatory aplikacji, niech te osoby nasz zegarek włączają do swojego biznesu. Michał Sadowski obiecał, że Brand 24 będzie jedną z pierwszych aplikacji na nasz zegarek. My mamy zamiar ten zegarek zrobić. Mam nadzieję, że pierwszą z aplikacji, którą zrobimy, będzie właśnie aplikacja do integracji jego biznesu. Bo czy zegarek może być kolejną wielką rzeczą? Może, ale nie sam. Pod warunkiem, że stworzy ekosystem, że nie będzie w nim wprowadzał sztucznych fragmentacji, segmentacji od izolowań. Pod warunkiem, że będzie platformą, że będzie czymś więcej niż jednym urządzeniem. Że będzie platformą otwartą, którą inni także będą mogli w swoich projektach wszczepiać. Pod warunkiem, że w końcu operatorzy GSM się opamiętają i wprowadzą transmisję machine to machine, transmisję pozwalającą na tanią komunikację za pomocą rzeczy wchodzących w skład nurtu Internet of Things, za pomocą protokołów GSM. Jest to olbrzymia dziura. Powinniście się zapytać, czy da daleko jeszcze. Tak, jest za nami 9 miesięcy developmentu, przed nami prawdopodobnie drugie tyle. Żeby to było możliwe, potrzeba kasy. Natomiast to nie jest duża kasa, chyba że myślimy jak polscy inwestorzy. Pieniądze, które do tej pory przeznaczyliśmy, pieniądze, które są potrzebne, to jest ekwiwalent dwóch takich ciężarówek. Za pomocą tego można robić naprawdę kawał dobrych technologii. Zapytacie się, czy pokażę ten zegarek. Mógłbym, ale on ciągle nie jest takiej jakości, jak być powinien. Dlatego, że brakuje kasy. Kasa, czas. To są te dwie rzeczy, które są potrzebne. Kiedy rozmawiamy z inwestorami, pytają się, a kiedy MVP? Produkt niedopracowany nie jest wart pokazywania.
z jednego prostego powodu. MVP, czegoś naprawdę dużego, nie da się tak po prostu pokazać. Nie przekaże się wtedy sedna. Projekt, o którym mówiłem, nazywa się RIMO. RIMO, co w slangu brytyjskim znaczy cool thing. Ja się nazywam Paweł Surgiel. Jeśli chcecie storpedować nasz produkt, będę wam niezmiernie wdzięczny. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.